idzie za rękę z pracownikiem. Ale Parówka to nie jest mięso. Okradł mnie własny ojciec. Taki zadowolony, taki dumny z siebie. To jest jedyny człowiek, którego znam. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale piszcie w komentarzach. Co się dzieje tu? A ja mnie popykała stąd. Papa? A on musi być piękny. Cześć wszystkim! Cześć. Słuchajcie, miałam tak dużo wiadomości odnośnie naszej budowy, że po prostu dzisiaj musimy. Jedziemy na budowę i wam wszystko pokażemy, jakie tam są zmiany. Życzymy wszystkim miłego dnia! Zostańcie z nami! Co się dzieje? Specjały w super cenach. Do zobaczenia w Atlas Mare. Uwaga, z kartą łodzianina taniej. Mój syn! Chodź tutaj! U nas jak zawsze, słuchajcie, obiecałam wam, że nagram, a wyszło tak, że tutaj po prostu huk, coś robią, na górze to w ogóle naprawdę nie da się nic nagrać, więc nagramy... Jasia muzyka właśnie gra tam. Więc nagramy chyba w inny dzień, myślę, może nawet jutro albo w niedzielę je nagram po prostu dla was. Jutro mamy sobotę, dzisiaj mamy piątek. Teraz jedziemy po prostu na szybko chyba do manufaktury, mam nadzieję, że zdążymy. Dziewczyny, co tam jecie? Słuchajcie, w manufakturze mamy dzisiaj i jutro targi zajęć pozaszkolnych. Chyba tak to się nazywa. I chcemy dla dziewczyn sprawdzić, znaleźć jakieś zajęcia dodatkowe, nowe w tym roku. Więc jedziemy. Nie są. I że czego szukasz? No, okładki. Okładki są. Szukaj. Masz dzieteczki już, tak? Proszę, ty ładny, pani. Co tam, Majusiu? Nie wiem. Eliasek nam zasnął w aucie. Wyszło niestety tak, że na targi już się spóźniliśmy. Tam już praktycznie nikogo nie było. A mamy godzinę prawie 20, więc postanowiliśmy, że idziemy od razu na zakupy. Musimy jeszcze kilka rzeczy dokupić. Co tam? Nie, jeszcze to nie do szkoły. Chciałam tu kółek szkolny, więc to do szkoły. Tak, jasne. Proszę pana, gdzie pan ucieka? Gdzie... Słuchaj, zobacz. Widzisz tam? Popatrz, widzisz? Tablica. Tak. Zobaczcie, jaka fajna tablica. Fajnie wyglądałaby u nas na nagraniach, nie? Zobacz, taka kolorowa. Tak. Słuchajcie, przed chwilą zgubiłam dziecko, nawet tego nie poczułam, nie zauważyłam. Ja wracam, a Isza już idzie za rękę z pracownikiem i mówi: mamo, gdzie byłaś? Zgubiłam się. Było strasznie. O, dzień dobry. Zobaczcie, co tu się dzieje. Majsia, a ty poczułeś, że zgubiłeś dziecko? A Isza już jest na tyle duże, że nawet nie myślałam, że ono może się zgubić, no nie? A Isza, zgubiło się? Jezu, nie zauważyłam. Nie zauważyłeś. Cała taka wszystka szpona. Szukam, gdzie są moi rodzice, a wy... A co mówi? Nie ma nas. Bam. Usiądź, sprawdzimy. Fajnie? Nie, promocja. Chodź, bo się znów zgubisz. Jeszcze zobacz. Stoi, czeka na mnie tablica. Naprawdę jest. Jedyna czekała na mnie. Słuchajcie, z tą tablicą wyszło tak, że ja tutaj biegałam, szukałam, gdzie jest ta tablica i jeszcze jedna, ponieważ tam stoi po prostu na ekspozycji. No i nigdzie nie było. I ja mówię do Mesia: załatw mi chociażby tą z ekspozycji. I Mesia mówi, że nie, ja ci nie pomogę. Ja już straciłam nadzieję i my tutaj idziemy z Aiszą. Aisza szukała prezentu dla przyjaciółki i widzę swoją tablicę. Chodź, Eliasku. My z Eliaskiem idziemy po pieluchy, tak? Może zrobimy dziś challenge, ja jem tylko jedzenie na bobasów. Aisza tak jak ja lubi te różne słoiczki, ale ja właśnie lubię tylko owocowe. Piszcie w komentarzach, kto też. Wiem, że to nie jest jakoś szczególnie zdrowe, no ale lubię. Właśnie te pieluszki, Nati, to ja chciałam kiedyś wypróbować i widzę, że nie ma naszego rozmiaru. A od dawna na te pieluchy poluję. Nie ma. Jest szóstka rozmiar, jest za duży, a trójeczka jest za mała, nie ma większej. Nie ma czwórki, ani piątki. Tak, no, smaczne te parówki, aż je zjadliśmy, całą. Żartujesz, całe opakowanie. To ty... Zobacz dla ciebie, krem brûlée. Czekaj, to chyba w zeszłym vlogu mówiłeś, że nie będziesz jadł mięsa. Ale parówki to nie jest mięso. Czytaj skład, to nie jest mięso. Zobacz.
Słuchajcie, znalazłam tutaj na mega promocji jakieś kapsułki do prania eko. Zobaczcie. 10 zł. Co to jest? Płyn do płukania. Nie, ja właśnie nie używam. Co to jest? Mam nadzieję, że to jest płyn do prania. A gdzie maluszek? No to już ty miałeś pilnować. Gdzie on jest? Wychodzi tu jest. Powiem wam, że naprawdę z trójką dzieci, no to jest ciężko. Cały czas kogoś gubimy. Tak, możesz. Cały czas kogoś gubimy, naprawdę. Tylko chodzę i się rozglądam, gdzie są moje dzieci. Mesio, mam coś dla ciebie. Tak. Do sprzątania. Nie, tu żeby... Tu nie sprząta. No powcie. Dobra, idziemy stąd, idziemy. Ja lubię właśnie te ścierki od Wiledy. Co? Jasku! Gdzie ty cały czas idziesz? Powiedz mi. Tak jak kiedyś ktoś do nas napisał, że Eliasek za chwilę będzie chodził tam, gdzie mu się chce. Właśnie tak teraz jest. Ucieka, tu? Co tam? Śmietany wybierasz? 18% dobry wybór. Nie, 81. 18%, co 71? Ale 18%. Co 18%? Śmietana. Elias się zna. Tłuszczu, 18% tłuszczu. Uwielbiam sok z ananasu. Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? A właśnie, czemu tata mi nie oddał piątki? Jakie piątki? 5 zł? Właśnie! Piątki ja ci dam, proszę bardzo. Piąteczkę oddaj. Okradł mnie własny ojciec. Słyszałeś? Okradł mnie własny ojciec. Słuchajcie, mieliśmy jeszcze taki plan, że wyjdziemy po sweterek dla Iszy, nie wiem, do Zary. Ale dostałam informację, że już jest na Netflixie kolejny sezon Domu z Papieru, więc po sweterek nie idziemy. Wracamy szybciutko do domu. Do domu. Tak? Tak. Nagrywać! Co się dzieje? Pan przyszedł na zakupy. A co pan kupi? Jabłuska! Nie udało się. Ja ci pomogę. Chcesz? Proszę. Tak? Jabłusko? Brawo. Już? Coś jeszcze chcesz kupić? Już. Taki zadowolony. Taki dumny z siebie. Za ciężko. Mesio, zobacz. Zobacz, co się dzieje. Ja uwielbiam takie inicjatywy, naprawdę. A ty zobacz, jak spakowałeś. No żartujesz teraz. Naprawdę, kup mi kilka takich, naprawdę. Zobacz, jakie fajne, mięciutkie. Będziemy chodzić sobie z takimi torbami, nie? Nawet do Lidla, no spokojnie. Na ziemniaki albo na coś większego. Fajnie. Tu. Cztery. A piąty. Tu łoża w tu? Ale co ty żartujesz teraz? No ja chcę na nakleję tutaj. Tak. Tam chyba można zaznaczyć, że swoje opakowanie. Sprawdź. Warzywa. Gdzie jest pokłażan? Ważysz, ułożysz i przyklejasz. I tyle. To jest jedyny człowiek, którego znam, który uwielbia cebulę. Naprawdę nie znam nikogo, kto uwielbia cebulę bardziej niż Aisza. Cebula? Brawo. Teraz przyklejasz na woreczek sobie. Mamy chcę też tak zrobić. Co chcesz kupić? Ja jej pomogę. Ty pomożesz? Maja kupuje pomidory. Majusia, dziewczyny, tylko musimy później rękę. Tu pomidor. Dobrać. Pomidor malinowy. Ale warzywa? Pomidor? Tak, górny. Tak, tak, tak. Tu. Masz? Brawo. I przykleję na swój worek. Tak, możesz tu. No co robi ci tutaj? Nowe buty. Musimy mu wybrać jakieś buty, bo on naprawdę już nie ma. Tak? Słuchajcie, my z Eliaskiem mamy taki problem, że on ma wysokie podbicie. I przez to na przykład z 10 par, no to tylko jedna będzie mu pasowała. Słuchajcie, tego vloga... Panilo, co się stało? Słuchajcie, tego vloga miałam opublikować wczoraj albo dzisiaj. Ale niestety wyszło tak, że dzisiaj nagrywaliśmy film na kanał Aiszy i ja w ogóle nie miałam czasu, żeby zmontować film na swój kanał, więc ten vlog pojawi się albo w poniedziałek, albo już we wtorek. Dziewczyny, pomóżcie! Co się dzieje? Nie wiem, czy wy też tak macie, ale piszcie w komentarzach. Ja już czuję po prostu jesień i z przyjściem jesieni
Po prostu moja energia spada, spada i spada. I ja już czekam na wiosnę. Póki ja miałam tutaj piątkę aktorów, to Mesia zabrał Eliaskę i Maję i był na spacerze, na takim długim spacerze. Kto tam do mnie wrócił? Kto tam do mnie wrócił? No Manusia wrócił! Brawo, Eliasku. I co, w ogóle nie tęsknił za mną? Jak byłeś z nim? Co? Nie pamiętał mamusi? Słuchajcie, już... Spakowaliśmy sobie w boksy, spakowaliśmy zabawki. Jedziemy do domu nareszcie. Wyłączony? Kręcę. Starość, nie radość. Nie, cały czas maj, no siłą na głowę i one kręciły. Zobaczcie, tak wygląda człowiek, który dzisiaj nie spał w ogóle. Eliasku, co jest? Ani razu dzisiaj nie spałeś. Jeszcze, nie wiem, ze 3 miesiące temu, no to on spał, nie wiem, minimum 2 razy dziennie. Jeden raz, no to na pewno był, a teraz? Eliasku, naciskał 0. Nie, mama. Już, 0. Brawo. Ulubiona winda Eliaska. Słuchajcie, kończymy już na dzisiaj. Wracamy nareszcie do domu. Jedziemy odpoczywać. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia. Do nowego.